Szkoła doczeka się remontu po ponad 20 latach. Przygotowania do remontu kapitalnego w zespole szkół trwały ponad rok. Wykonano już ocenę stanu technicznego budynku. Inwestycja realizowana będzie etapami. Wymianę kompleksową okien, wymianę elewacji zewnętrznych, naprawę dachu, ale i również systemów wewnętrznych, zupełnie innego, nowego systemu grzewczego, który będzie na zasadzie pompy wodnej działał, jak również zupełnie nowych rozwiązań świetlnych. Na ten remont w zespole szkół wszyscy czekają z niecierpliwością. To pierwsza tego rodzaju duża inwestycja w naszej szkole. Uczymy się tu prawie 25 lat. To jest cały ogrom czasu i właściwie żadnych takich dużych remontów ani modernizacji nie było. Dzięki tej inwestycji mają poprawić się warunki nauki uczniów i pracy nauczycieli. Powiat liczy też na spore oszczędności. Energetyczność tego obiektu poprawi nam się w granicach 60%. A więc będą to na pewno wielkie korzyści i finansowe, i ekologiczne. Remont ma kosztować 7 milionów złotych. Powiat będzie się starać o dofinansowanie ze środków unijnych i wojewódzkich oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.